Cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj taka mała pogadanka. Chciałbym z wami poruszyć pewien temat. Dzisiaj weźmiemy sobie na tapetę Pet Simulator. Jest to jeden z trybów w Robloxie. No, dziwne rzeczy się dzieją. Ostatnio oglądałem zapis streamu Crazy Tourassa. No i tam widzieliście być może, nie wiem. Jeżeli nie, to wam przekażę. Część tych petów jakby ma zbyt duże statystyki, i twórca nagle je zmieniał. No, w czasie, nie wiem, trwania streamu, tam Crazy Turasowi, jakby zmieniano statystyki i tak dalej. Zresztą mnie też zmieniono. Nie mam do tego żadnych pretensji. Ja uważam, że to powinno być zrobione dużo wcześniej, ale chciałem też porozmawiać, no bo słuchajcie, no, jeżeli jakiś PED ma takie olbrzymie statystyki, a no to, to, to źle wpływa na balans całej rozgrywki. Zresztą uważam, że twórca nie przemyślał tego w żadnym sposób, e, jakby dalszego rozwoju te, tej gry. E, ona została stworzona, no koncepcja fajna, koncept fajny, ale jakby cały rozwój nie został jakby przez niego przemyślany, tylko tak na hura zrobił ten tryb. Taka jest moje, tak, tak to wygląda, moim zdaniem. Jakby patrzę po prostu przez siebie, nie moje zdanie. No ale wróćmy do tego co się dzieje w, pet, w petach. Uważam że ta gra umiera i jest to grzech. Za, jest to spowodowane grzechem zaniechania twórcy. I moim zdaniem jakby ja uważam możecie teraz twierdzić że A, bo ty nie masz petów zazdrości innym nie no słuchajcie jakbym poświęcił trochę czasu to bym miał i tak mam większość tych rzeczy. Głównym, jakby, błędem twórcy jest to, że nie usunął skopiowanych przedmiotów. Dalej, w obrocie macie kopiowane PETY. Jak wiadomo, był ten błąd, który został dość. Nie, nie został szybko naprawiony. No, po prostu nie został. Nie wiem, z czego to wynika. Być może, twórca jakby, jakby nie potrafił tego naprawić, bo na pewno do niego doszło to, że jest taki błąd. Nie wiem. Ten błąd z kopiowaniem petów, jakby ta możliwość kopiowania, jest znana jak świat. Ja pamiętam, jak jeszcze grałem w Neverwinter kilkanaście lat temu, Neverwinter Nights, taki, taka stara gra w multiplayerze grałem na serwerach. Tam też był ten sposób, jakby na kopiowanie wiadomy. Znaczy istniał, tylko że on został szybko naprawiony. Jeżeli osoba jakaś. No, mój pies szczeka, przepraszam. Jeżeli jakaś osoba zna się na. Na skryptowaniu na skryptach, no to na pisaniu skryptów to jak najszybciej to naprawi, bez problemu. Nawet jak twórca teraz tego tak szybko nie naprawił, jest OK. Ale on powinien usunąć. On powinien usunąć te skopiowane przedmioty, te skopiowane zwierzaki, bo ich jest multum w obrocie, naprawdę jak ja widzę ile kto ma tych PETów, to mm, łapie się za głowę, no bo w większości one są skopiowane, no Szansa na wydropienie takie tych najmocniejszych petów jest naprawdę bardzo mała. Naprawdę bardzo malutka i no chyba, bo jest też taka możliwość, że ktoś napisał swój skrypt, jeżeli się na tym zna i napisał skrypt, który pozwala jakby dropić non stop i usuwać te pety. Da się to zrobić na pewno. Ja się nie znam na skryptach, ale jest to możliwe. I jestem pewien, że te osoby, które się na tym znają, korzystają z tego i piszą sobie jakieś takie programiki, które uruchamiają w czasie i w innych trybach też wykorzystują, bo to jest też znane jak świat. Ale to nieważne: twórca powinien usunąć te pety już na samym początku, bo ta gra polega na czym? No, na tym, żeby zdobywać jak najlepsze zwierzaki. A jaki jest sens tej gry, jaki jest cel tej gry, jeżeli macie te najlepsze zwierzaki? W większości możecie dostać od tak, jakby jak jesteś streamerem czy youtuberem, to każdy chce dać takiego PETA. No i ja, ja nie przyjmowałem. Raz zacząłem grać i przyjąłem jeden, tam parę zwierzaków, tylko nie tych najmocniejszych. To pozdrawiam tą osobę, która mi to dała. No, już tych zwierzaków nie mam. Część oddałem, część usunąłem. No, po prostu nie chcę od nikogo zwierzaków, bo jest szansa na to, że ktoś ma kopiowane, a ja chcę jakby swoimi siłami wszystko zdobyć. No bo po co mam jakby, jakby brać od kogoś? Rozumiem, że tam streamerzy, youtuberzy biorą te pety, żeby pokazać je po prostu, bo na tym polega jakby ich praca, czy tam pasja, czy to. Że jeżeli ktoś gra w Robloxa, to chce pokazać to nie, no to jeszcze rozumiem. <laughs> No, ale no, tak jak mówię, no kopiowane i te przedmioty i te itemy pety powinny być usunięte. Od razu nawet jeżeli twórca nie wiedział jak to zrobić, jak to rozpoznać kopiowane. Nie wiem czy to jest możliwe w ogóle, no bo obstawiam, że kopiowane przedmioty nie mają tego samego ID. Być może jakoś nazwa czy ID tych 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 petów skopiowanych się może jakiś przedrostek się dodaje do ID, nie wiem. Może się by dało to wykryć, ale jeżeli on tego nie usunął, to nawet nie wiedział jak wykryć, jakby oddzielić te prawdziwe od tych kopiowanych. To mógł zrobić totalnego wipe'a. Wipe, czyli usunięcie wszystkiego, oddania jakby tych pieniędzy, które kosztowały te pety. No i niech twórcy jeszcze gracze od nowa grają. Wiem, że to by było bolesne dla każdego. Ale no, musiał to zrobić, żeby ta gra w późniejszym okresie miała jakikolwiek cel i, i jaka, jakkolwiek się rozwijała, bo teraz to mija się z celem, naprawdę. Większość osób ma tepety. Nie mówię, że wszyscy, ale większość. I, i potem co? No widzicie, jak mało jest jakby filmów z, tej, z, tej, z tego trybu. No dlaczego? No bo większość już te rzeczy ma i co mamy pokazywać youtuberze na, na pecie? No otwieranie milion jajek i zdobycie znowu agonii i tak dalej? No bez sensu, bo przecież to już każdy widział, każdy ma. nie? W ogóle cały problem tego Robloxa jest to, że <laughs> czy tych wszystkich trybów, większości trybów, nie mówię, że wszystkich, to jest monotonia i to, że no po prostu to jest czekanie od nowego update'u do drugiego. Za szybko ta gra się nudzi te tryby. Za łatwo wszystko można zdobyć i to jest główny problem w większości trybów w Robloxie. Jak nie, ale to jest też odrębny temat, który też bym chciał kiedyś tam poruszyć. Dobra, troszkę się rozgadałem. Czekam na waszą opinię. Co wy o tym myślicie? Jakie macie zdanie na ten temat? No ja nie chcę wyjść na jakąś osobę <laughs> Że komuś zazdrości? Bo nie o to chodzi, nie zazdroszczę, tylko no jakby życzę tej, tej grze, może nie trybowi, bo całej grze, Robloxowi jak najlepiej, ale to, co się dzieje obecnie, to tak, no średnio, moim zdaniem. A Wy co myślicie? Dajcie znać w komentarzu.